Mamy daną pewną macierz, która ma m wierszy i n kolumn. I w tym filmie zajmiemy się związkiem pomiędzy liniową niezależnością kolumn tej macierzy, a jądrem tej macierzy. No więc po kolei teraz wyjaśnię wszystkie te pojęcia, o których tutaj powiedziałem. Więc co to znaczy liniowa niezależność kolumn? Wiemy, co to jest liniowa niezależność układu wektorów. No i teraz tak się składa, że Kolumny macierzy możemy traktować jak wektory. Możemy sobie wyobrazić, że taka jedna kolumna to są współrzędne jakiegoś wektora. No więc powiedzmy, że pierwsza kolumna to jest mój wektor V1. Teraz wezmę drugą kolumnę i powiem sobie, że ta druga kolumna to jest wektor V2. I to są takie wektory, które należą do przestrzeni RM, bo mają M składowych, czyli te wszystkie wektory V1, V2. Tutaj będę miał aż do Vn. Aż do Vn. To są wektory z przestrzeni Rm, czyli V1, V2 i tak dalej. Wszystkie te wektory aż do Vn należą do przestrzeni Rm, dlatego że każdy z tych wektorów ma M składowych. No i teraz mogę sobie wyobrażać, że ta moja macierz A jest właśnie zbudowana z tych wektorów. Jest zbudowana z tych wektorów V1, V2 i tak dalej, aż do Vn. Każdą kolumnę tej macierzy traktuję jako wektor z przestrzeni Rm. No i teraz jest dobrze zdefiniowany, co to znaczy, że te wektory są liniowo niezależne. A co to znaczy, że są liniowo zależne? No i zaraz do tego wrócimy. A teraz przypomnijmy sobie tą drugą rzecz, o której powiedziałem. Co to jest jądro macierzy? To z poprzednich filmów na temat jądra wiemy, że jądro macierzy, jądro macierzy A to jest zbiór tych wektorów, które należą do przestrzeni R. No, i jaki to będzie wykładnik, to za chwilę sobie ustalimy. Takich, że A razy x daje w wyniku wektor zerowy. Daje w wyniku 0. No właśnie, jaki tutaj musi być wymiar tego? No przypominam, że ta macierz ma m wierszy i n kolumn, czyli to jest macierz wymiaru m na n. No to przez jaki wektor ja mogę pomnożyć tę macierz z prawej strony? Żeby to się dało pomnożyć, to ten wektor x musi mieć tyle składowych, ile ta macierz ma kolumn. A ta macierz ma n, n kolumn, czyli ten wektor musi mieć n składowych, czyli tutaj musi mieć wykładnik n. x musi należeć do przestrzeni rn, musi mieć n składowych. Wtedy to się da pomnożyć, wtedy takie równanie ma sens. No dobrze, no to zapiszmy to równanie. Tutaj mam moją macierz A, czyli powiedzmy, że ja tu to wykorzystam, chcę policzyć co to jest A razy wektor X. A razy wektor X. Czyli tutaj dopiszę ten wektor X, rozpisując wszystkie jego składowe. No tych składowych jest N, czyli mamy x1, x2 aż do xn. No a w wyniku interesuje mnie kiedy mi to da 0? Ale 0 to znaczy wektor zerowy. To może napiszę tu tutaj wyraźnie, że to jest taki wektor, którego wszystkie składowe są równe 0. A ile jest tych składowych? No tyle, ile jest wierszy macierzy A, czyli m składowych. I to jest te m składowych, bo to jest wektor z przestrzeni rm. Tak samo jak wektory tv1, v2 i vn. No i mamy takie równanie. No to teraz... Ja wykonam to mnożenie, przy czym skorzystam właśnie z tej postaci, tej macierzy, którą tutaj sobie przygotowałem, że mam macierz zapisaną jako kolekcję takich wektorów kolumnowych. No i z filmu o mnożeniu macierzy przez wektor wiemy, jak to się mnoży: że trzeba po prostu pierwszą kolumnę pomnożyć przez pierwszą składową tego wektora, drugą kolumnę pomnożyć przez drugą składową tego wektora i tak dalej po kolei. Aż do ostatniej kolumny, którą mnożymy przez ostatnią składową tego wektora, i następnie wyniki tych mnożeń musimy dodać. I to jest właśnie iloczyn macierzy przez wektor. Czyli x1 będzie mnożyło pierwszą kolumnę, pierwszy wektor kolumnowy, do tego dodamy x2 pomnożone mnożące drugą kolumnę i tak dalej. Wszystkie te iloczyny wyglądają bardzo podobnie, wyglądają analogicznie. Po prostu odpowiednią składową mnożymy przez odpowiednią kolumnę. No i na końcu mamy xn, które mnoży vn. No a w wyniku mamy dostać 0, zero, wektor zerowy. No to tutaj już nie będę pisał znowu tych wszystkich składowych, po prostu w 0. Wiemy, że to chodzi o wektor zerowy, którego wszystkie składowe są 0. No i to równanie powinno ci coś przypominać. Bo to jest... Równanie, które pojawia się w definicji liniowej niezależności. Popatrzmy, co tutaj mamy po lewej stronie. Po lewej stronie mamy jakaś liczba razy wektor, dodać jakaś liczba razy wektor i tak dalej. Wszędzie mamy liczba razy wektor, a następnie sumę takich składników. Więc to jest dokładnie to, co nazywamy kombinacją liniową. Kombinacją liniową wektorów od V1 do Vn. Przy czym współczynnikami tej kombinacji liniowej są liczby x1, x2, aż do xn. Składowe wektora to są po prostu liczby. Czyli te składowe pełnią tutaj rolę współczynników kombinacji liniowej, a wektorami, które dodajemy do siebie, to jest V1, V2 i, i tak dalej, aż do Vn. No i pytamy, kiedy ta kombinacja liniowa jest równa wektorowi zerowemu. No to, to jest dokładnie to samo równanie, które się pojawia w definicji liniowej niezależności. I definicja liniowej niezależności nam mówi, że wektory, w tym wypadku od V1 do Vn, są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy. Jedyną kombinacją liniową, która daje 0, jest taka, w której wszystkie współczynniki kombinacji liniowej są równe 0. Więc ja może to napiszę. Czyli te wektory V1, V2, aż do Vn są liniowo niezależne. To jest przypomnienie definicji, która była w filmie o liniowo niezależności. Liniowo niezależne. Wtedy. I tylko wtedy, gdy jedynym rozwiązaniem tego równania, kiedy jedyne rozwiązanie to to takie rozwiązanie: x1 równe x2 równe i tak dalej, aż do xn równe 0, czyli wtedy, kiedy jedynym rozwiązaniem tego równania są wszystkie współczynniki kombinacji liniowej równe 0. To wtedy i tylko wtedy, gdy tak jest, te wektory są liniowo niezależne. No, w tych filmach o liniowo niezależności ja mówiłem trochę więcej. Na przykład liniowo niezależne to oznacza również to, że żaden z tych wektorów nie daje się przedstawić jako kombinacja liniowa pozostałych. To jest równoważna definicja i więcej można o tym usłyszeć w tych filmach o liniowo niezależności. No właśnie. Czyli tutaj mamy taką relację między liniową niezależnością tych wektorów, które, które to wektory są kolumnami tej macierzy A. A rozwiązaniem tego układu równań. No a z drugiej strony wiemy, że zbiór rozwiązań tego układu równań to jest jądro mojej macierzy. No to tutaj mi wyszło, że jeżeli jedynym rozwiązaniem jest taki wektor, którego wszystkie składowe są równe 0, no to to oznacza, wezmę jeszcze inny kolor, to oznacza, że że jądro tej macierzy, jądro tej mojej macierzy A składa się tylko z jednego wektora. Z takiego wektora, którego wszystkie składowe są równe 0. Wszystkie składowe tutaj są równe 0. Czyli jądro składa się tylko z jednego elementu. Czyli dostaliśmy taką ciekawą zależność, że kolumny macierzy, traktowane jako wektory, są liniowo niezależne wtedy i tylko wtedy, gdy jądro tej macierzy składa się tylko i wyłącznie z wektora zerowego. Mówi się wtedy, że jądro tej macierzy jest trywialne. Czyli wynikanie z obie strony, jeżeli jądro jest, Trywialny. Jeżeli jądro się składa tylko z wektora zerowego, to wiemy, że kolumny mojej macierzy stanowią układ liniowo niezależny. I na odwrót, w drugą stronę, jeżeli kolumny mojej macierzy stanowią układ liniowo niezależny, to mam pewność, że jądro tej macierzy jest trywialne, składa się tylko i wyłącznie z wektora zerowego.